Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć peptydów. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. W wyniku reakcji kondensacji aminokwasów białkowych powstają peptydy. Tutaj u góry macie link do lekcji o aminokwasach. Cząsteczki aminokwasu łączą się ze sobą w specyficzny sposób. Grupa karboksylowa, czyli COOH, pochodząca z jednej cząsteczki aminokwasu, reaguje z grupą aminową, czyli NH2, z drugiej cząsteczki aminokwasu. Powstaje wtedy wiązanie peptydowe CONH, które tutaj na żółto Wam rozpisałam. Ponadto mamy rodzaje peptydów. Ze względu na liczbę reszt aminokwasowych peptydy dzielimy na oligopeptydy, które zawierają od 2 do 10 reszt aminokwasowych i tutaj w tej lekcji będziemy się właśnie na nich skupiać, czyli są nimi na przykład dipeptydy oraz tripeptydy. Następnie mamy polipeptydy, które zawierają od 11 do 100 reszt aminokwasowych. Natomiast kolejną grupą są białka, do tego będzie kolejna lekcja, którą tutaj podlinkuję, które zawierają powyżej 100 reszt aminokwasowych. To teraz przechodzimy do tworzenia peptydów, czyli będzie wiele reakcji kondensacji. Glicyloalanina. Zapisujemy sobie tutaj glicynę, której na początku nie rozbijamy. Mamy H2N, CH2. Tutaj rozbijamy grupę karboksylową. Grupę aminową od alaniny rozpisujemy następująco. Tutaj nie musimy grupy karboksylowej rozpisywać, ponieważ nie będziemy mieć na niej połączenia. Z tego utworzy nam się woda. No to tworzymy peptyd. H2N, CH2. Jesteśmy na tym. Tego nie ma. Wlatujemy teraz w azot, do którego mamy tutaj jeszcze przyłączony atom wodoru. I zapisujemy resztę naszej cząsteczki. Powstaje nam tutaj wiązanie peptydowe. Grupa OH połączyła nam się z wodorem i otworzyła wodę. Alanyloglicyna. To zaczynamy od rozpisania alaniny. Rozbijamy sobie grupę karboksylową. Tutaj mamy ją na końcu. Wskakujemy teraz w glicynę, gdzie rozpiszemy grupę aminową w ten oto sposób. I tutaj na końcu rozpisywać już nie musimy. Połączenie tego utworzy nam wodę. Kondensujemy, czyli robimy tutaj pojedynczy produkt. Jesteśmy na tym etapie. Tego nie ma. Wlatujemy teraz w N-kę. A, CH2, COOH. Grupa OH z wodorem tworzy nam tutaj wodę. Powstał nam peptyd alagly z wiązaniem peptydowym.
alanylo-alanina. Glicylo, glicyna, czyli glygl. Serynylo-alanina. Zaczynamy od rozpisania seryny. Rozbijamy sobie tutaj grupę karboksylową w następujący sposób. Przechodzimy do alaniny. Rozpisujemy grupę aminową i zapisujemy resztę cząsteczki. Grupa OH połączy nam się z wodorem, utworzy nam wodę, a naszym zadaniem jest teraz utworzenie dipeptydu. Zaczynamy od lewej. Tego nie ma. Wkraczamy w azot, do którego mamy przyczepiony jeszcze jeden atom wodoru i przepisujemy resztę cząsteczki. Pamiętamy o tym, że jeszcze nam się tutaj utworzy woda. I na sam koniec zaznaczamy wiązanie peptydowe. Alanylo-seryna. Cysteinylo-glicyna. I rozpoczynamy tutaj od rozpisania cysteiny. Grupy aminowej nie rozbijamy. Natomiast grupę karboksylową już tak. Dodajemy tutaj glicynę, rozbijamy tutaj grupę aminową w następujący sposób. I dalsza część cząsteczki. Tutaj zostawiamy grupę karboksylową. Dzięki połączeniu grupy OH i H utworzy nam się woda. Tworzymy dipeptyd. Odtąd. Wchodzimy tu. Teraz tego nie ma. Do N-ki. Do N-ki mamy tutaj jeszcze przyczepiony jeden atom wodoru. I reszta cząsteczki. Jeszcze woda. W tym miejscu utworzyło nam się wiązanie peptydowe. Glicylo-cysteina. Serynylo-glicyna. Glicylo-seryna. Glicylo-alanylo-glicyna. No to zaczynamy tutaj od glicyny. Rozbijamy grupę karboksylową w ten oto sposób. Przechodzimy do alaniny i tutaj rozbijamy od razu grupę aminową. Następująco. I będziemy mieć połączenie dalej, czyli znowu rozbijamy grupę karboksylową. Wracamy z powrotem do glicyny. Ta pierwsza glicyna nie musiała mieć rozpisanej grupy aminowej, ponieważ tam nie mamy połączenia. Tu już jest, więc lepiej sobie to rozpisać. I tutaj grupa karboksylowa normalnie, bo już nie mamy połączenia. Grupa OH połączy się z wodorem, utworzy wodę. Tak samo tutaj tworzymy tripeptyd. Od lewej przepisujemy. C, tlen do góry,
Tego nie ma. Wskakujemy w azot. Do dołu. Teraz tu. CH. CH3. Znowu tu. Tego nie ma. Azot. Wodór. Reszta cząsteczki. Dodajemy tutaj jeszcze dwie cząsteczki wody. I na sam koniec zaznaczamy powstałe wiązania peptydowe. Leucylo, fenylo, alanylo, walina. No to zaczynamy od rozpisania leucyny. Następnie rozbijamy sobie tutaj grupę karboksylową w następujący sposób i wskakujemy do fenyloalaniny, w której grupę aminową, jak i karboksylową rozbijemy w następujący sposób. OK, to teraz walina, rozbijamy grupę aminową. Grupa karboksylowa już normalnie do zapisania. Ta grupa OH połączy nam się z wodorem, utworzy nam się woda. Tutaj dokładnie tak samo. Zaczynamy tworzenie tripeptydu od strony lewej. Jesteśmy tutaj, do góry dajemy tlen. Tego nie ma. Jesteśmy w azocie, do którego mamy przyczepiony tutaj jeszcze jeden atom wodoru. Przepisujemy resztę. Jesteśmy znowu tu. Do góry. Tego nie ma. Azot. Do którego mamy przyczepiony wodór. I tutaj jeszcze plus te dwie powstałe cząsteczki wody. Na sam koniec zaznaczamy dwa wiązania peptydowe, które nam tutaj powstały. Glutation, czyli połączenie gamma, glu, cys, gly. No to teraz rozszyfrujmy te skróty, że mamy gamma, kwas glutaminowy, następnie cysteina i glicyna. Rozpiszmy to sobie. Mamy kwas glutaminowy, na razie nie gamma. Narysowalibyśmy go tak. I tutaj mamy kwas glutaminowy jako alfa-aminokwas. Alfa-bodo węgla alfa została przyczepiona grupa aminowa. A my mamy mieć gamma, czyli alfa, beta, gamma. To oznacza, że to zabieramy
Dajemy tutaj wtedy dwójkę. Tutaj dwójkę zabieramy. I dajemy NH2. Tylko gdzie tutaj będzie wtedy połączenie? Otóż będziemy mieć połączenie na grupie karboksylowej. Więc musimy sobie to jeszcze tutaj poodwracać. To przeróbmy to sobie tak, żeby można było to ładnie narysować. Czyli będziemy mieć tą dolną grupę karboksylową, ale musimy mieć tutaj połączenie na węglu, więc zapiszemy to jako HOOC. Następnie CH, do którego mamy przyczepioną grupę NH2, czyli to nasze gamma. Potem mieliśmy H2, H2 i tutaj grupa karboksylowa, którą zapiszemy sobie w ten oto sposób. Dodajemy. Teraz wchodzimy w cysteinę. Tutaj będziemy mieć połączenie grupy karboksylowej i grupy aminowej, czyli sobie to rozbijamy w ten oto sposób. Tutaj ta nasza cysteina dalej się będzie łączyć z glutaminą, więc też zapisujemy w następujący sposób grupę karboksylową i wlatujemy w glicynę. I tutaj już normalnie COOH. Łączymy. W tym miejscu powstanie nam cząsteczka wody, jak i w tym. Czyli tworzymy tutaj tripeptyd od tej strony. A, O, O, C, C, H, NH2. Teraz stąd do góry. Tego nie ma, czyli wskakujemy w azot, który łączy nam się tutaj z wodorem. Przepisujemy resztę cząsteczki. Tutaj znowu wlatujemy do góry. Tego nie ma. Do azotu, azot do wodoru i reszta cząsteczki plus dwie powstałe cząsteczki wody. Na sam koniec zaznaczamy jeszcze wiązanie peptydowe. Pierwsze i drugie. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I już. Narysuj wzory półstrukturalne aminokwasu, które powstaną w procesie hydrolizy peptydu o podanym wzorze. No my tutaj mamy zrobić tylko te wzory. Natomiast jeżeli chodziłoby o samą reakcję hydrolizy, to jest to reakcja pod wpływem wody. Hop. I teraz tak, tu mamy wiązanie peptydowe. I tutaj mamy wiązanie peptydowe. Zatem przepisujemy H2N CH do dołu. CH2 CH2 COOH. I tutaj mamy połączenie na grupie karboksylowej w tym aminokwasie, to ją po prostu przepisujemy. Hop. OK. No i tutaj widzimy, że mamy dwie grupy karboksylowe i dwa dodatkowe atomy węgla, czyli tutaj mamy kwas glutaminowy. Teraz tutaj. Tu połączenie
było na grupie aminowej, czyli musimy do tego azotu wrócić mu jeden wodór. No to będzie tak. H2N, żeby było pokazane, że połączenie jest na azocie. CH, wlatujemy w dół. CH2, SH. No i tutaj z tej strony było połączenie na grupie karboksylowej, czyli COOH. Dodać. No i tutaj znowu było połączenie na H2N. Tam SH. Raz, dwa, trzy, cztery NH2 i COOH. Czyli tutaj mamy pierwszy aminokwas, drugi i trzeci. Tutaj jakbyśmy zaznaczyli, byłoby połączenie i powstały nam tutaj dwie cząsteczki wody. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I już.